Okej, okay, może. Cześć, w dzisiejszym spotkaniu z funkcjami maszyn powiem Wam co nieco o automatycznym pozycjonowaniu igły. Na przykładzie maszyny Brother NV1100 zajmiemy się właśnie tą funkcją, za którą włączenie i wyłączanie odpowiada ten oto przycisk. Na czym polega funkcja automatycznego pozycjonowania igły? Otóż na tym, że możemy samodzielnie zdecydować, czy po zakończeniu szycia igła ma się zatrzymywać w pozycji górnej, czy w pozycji dolnej. Tutaj widzimy igłę w pozycji górnej. W momencie, kiedy łączę sobie szycie i zatrzymam tą maszynę, igła zatrzymuje się u góry. Ale co jeśli na przykład chcemy zmienić kierunek szycia, nie chcemy zgubić tutaj ściegu, chcemy, żeby igła zatrzymywała się w pozycji dolnej. Dzięki takiej funkcji nie musimy tutaj ręcznie dokręcać kołem, tylko możemy sobie albo wcisnąć ten przycisk i zmienić kierunek szycia, jeżeli akurat mamy taką tutaj naszą wolę. Albo jeżeli notorycznie zmieniamy kierunek szycia, szkoda czasu na wciskanie tego guzika kilkakrotnie, możemy sobie spokojnie w ustawieniach zmienić, żeby na przykład, o, tak jak właśnie w tej maszynie, poprzez panel wejść sobie w ustawienia, znaleźć funkcję odpowiadającą za pozycjonowanie igły. W tym przypadku będzie to funkcja numer 2. Widać, że igła zaznaczona jest, żeby zatrzymywała się u góry. My chcemy to zmienić, igła będzie zatrzymywała się w dole. Zatwierdzam przyciskiem OK. No i zwróćcie uwagę, teraz, w momencie, kiedy rozpocznę sobie szycie i to szycie zatrzymam, igła zatrzymuje się w pozycji dolnej. Podnosimy w związku z tym stopkę, zmieniamy kierunek szycia, nie gubiąc ani kawałeczka i jedziemy dalej w kierunku, w którym chcemy. Włączanie lub wyłączanie tej funkcji, albo po prostu, jak to woli, ustawianie igły w pozycji górnej lub dolnej może się odbywać tak, jak to przed chwilą pokazałem na przykładzie Innovisa 1100 od Bradera. Niektóre modele zmieniają to ustawienie po prostu przyciśnięciem tego przycisku. W niektórych trzeba użyć kombinacji przycisków, żeby tą funkcję zmienić, ale to jest nieważne. Najistotniejsze, że ta funkcja jest i możemy ją dostosować do własnych potrzeb. Tyle o automatycznym pozycjonowaniu nici.